Tadeusz Zemel jest już oficjalnie Ełczaninem roku 2013. Dziś w Ełckim Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala. Ten zaszczytny tytuł od blisko 30 lat Towarzystwo Miłośników Ełku przyznaje osobom, które w sposób szczególny angażują się w sprawy społeczne miasta i jego mieszkańców. Zemel urodził się 65 lat temu w Piszu, ale już po 2 latach wraz z rodzicami przeprowadził się do Ełku. Znany jest przede wszystkim ze swojej działalności na rzecz sportu. Od 40 lat zajmuje się wioślarstwem. Obecnie jest trenerem w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku. Przez lata swojej pracy wyszkolił ponad 30 zawodników, którzy reprezentowali kraj w mistrzostwach na szczeblu europejskim i światowym, a wśród nich 6 olimpijczyków. Jego wychowankowie 20 razy stawali na podium podczas Mistrzostw Świata czy Europy, a ponad 250 razy sięgali po medale Mistrzostw Polski. To właśnie im Zemel dziękował dziś podczas nadania tytułu Ełczanina Roku. To jest szczególnym wyróżnieniem, ponieważ wyniki, które uzyskiwali moi zawodnicy, gdzieś tam były także w jakiś sposób gloryfikowane, ale tutaj czuję się wyjątkowo powiedziałbym jakoś tak sympatycznie, chociażby dlatego, że jestem mieszkańcem tej miejscowości i w gronie szacownych tutaj ludzi. Słyszę pan prezydent, wielu tutaj znanych postaci, i Zemel okazuje się jest na piedestale, więc poczułem się rzeczywiście bardzo miło. Już troszeczkę jestem zmęczony. 40 lat pracy zrobiło swoje. Praca zawsze jest wdzięczna z młodzieżą i ona daje olbrzymią satysfakcję. Nie wszystko jest takie radosne, jak opowiadamy, prawda? Ale w sumie pamięta się tylko te chwile, które są najpiękniejsze. W tym roku kapituła konkursowa składająca się z członków towarzystwa i laureatów plebiscytu z poprzednich lat wybierała spośród 5 kandydatów. Wanda Gawrysiak, prezes Towarzystwa Miłośników Ełku, przyznaje, że Zemel został wybrany niemal jednogłośnie. Ta inicjatywa dalej będzie trwała, bo mówię, tyle czasu, już tyle mamy Ełczan roku, każdego roku. Każdy ma swój dorobek inny. Każdy po prostu ma swoje osiągnięcia w innej dziedzinie, że tak powiem. Są naprawdę ludzie w Ełku bardzo oddani społecznie, którzy naprawdę dużo rzeczy robią, a ich po prostu nie widać. I wokół nas jest wiele takich osób i warto byłoby takie osoby, jak mówię, perełki wyszukać z tego miasta, żeby po prostu przedstawić, bo oni po prostu czasami są tacy ukryci, którzy nie bardzo chcą się afiszować, ale naprawdę dużo robią dla miasta. I dlatego ten plebiscyt jest dlatego, żeby te perełki z Ełku wyłuskać i na forum tutaj przedstawić. Oprócz Tadeusza Zemela do tytułu Ełczanina Roku 2013 nominowali byli również Jan Mucha, przewodniczący Ełckiego Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku, Robert Hoffman, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Ełku oraz Barbara Skopowska, prezes Stowarzyszenia Byłych Nauczycieli i Pracowników Oświaty Bakałasz.